Celem Krajowy Instrument jest rzeczywiście stanie się krajowym integratorem systemów mikrosatelitarnych i w tej chwili prowadzimy takie działania na rzecz podmiotów komercyjnych. Natomiast w przyszłości chcielibyśmy też sami budować takie satelity. W perspektywie mamy nawet plany budowania konstelacji opartych o mikrosatelity, które będą liczyły nawet kilkadziesiąt takich aparatów, co zapewni krótki czas rewizyty nad danym obszarem Ziemi. W tej chwili już prowadzimy prace integracyjne na zlecenie innych podmiotów, są to zlecenia komercyjne, ale rozwijamy też własną platformę HyperSat, która ma być podstawą do tworzenia właśnie konstelacji mikrosatelitów do różnych zastosowań. No i mamy nadzieję, że gdzieś kiedyś taka konstelacja będzie też zakupiona przez polski rząd czy polskie instytucje i taki cel sobie stawiamy, żeby dostarczyć tego typu aparaty. No, zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie, ale wyobrażamy sobie, że satelity do obserwacji Ziemi będą pierwszą taką opcją, która może znaleźć uznanie w oczach potencjalnych użytkowników. Myślę, że już prowadzimy szereg działań, które mają taki charakter. Przede wszystkim Kreotech szuka partnerów i podejmuje z nimi wspólne przedsięwzięcia, czy to w projektach do ESY, czy nawet w projektach badawczych, które mają na celu albo wygenerowanie pewnych technologii, które będą dla nas później w kosmosie przydatne, albo wręcz w dłuższej perspektywie prowadzimy badania po prostu nad nowymi rozwiązaniami. No ale kosmos jest tak olbrzymim środowiskiem, że zawsze to, co wymyślimy na Ziemi, znajdzie w nim zastosowanie. Prowadzimy ciągle pracę nad satelitą Satais.pl. W tej chwili jesteśmy w pewnej fazie przejściowej, dlatego że ESA poprosiła nas o wykazanie, że będziemy mieli środki na późniejsze fazy, a ESA tylko dwie pierwsze miała sfinansować. No i oczywiście ze względu na to, że postępują prace nad naszą platformą HyperSat, chcielibyśmy te dwa kierunki zintegrować i dostarczyć te same funkcjonalności, które Satais.pl miał zapewniać na platformie HyperSat. Stąd pewne odłożenie czy opóźnienie projektu Satais.pl po to, żebyśmy mogli skorzystać z HyperSata.